Mateusz Morawiecki dzisiaj jest bardzo trudno usuwalny. Nie dlatego, że jest tak dobry czy genialny, ale że będzie bardziej śmieszno niż straszno. Prawdopodobnie jednak powróci w którymś momencie, powinien powrócić do podnoszenia tych stóp, czy nam się to podoba, czy nie. Państwa gościem dr Anna Materska-Sosnowska, politolog, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Pani doktor, zanim przejdziemy do kwestii pana Sasina, węgla i innych historii, to właśnie jak tutaj siedziałyśmy dosłownie tuż przed wejściem na antenę, kilka informacji takich bardzo istotnych z ostatniej chwili do nas przypłynęło, więc jestem zobowiązana państwu je przekazać i skomentujemy to z panią profesor przy okazji. Premier wprowadza drugi stopień alarmowy Bravo. Potencjalnie zagrożona jest infrastruktura energetyczna. Premier Morawiecki podpisał zarządzenie, które wprowadza ten drugi stopień alarmowy wobec polskiej infrastruktury energetycznej mieszczącej się poza granicami Polski. I tutaj jeszcze mamy kilka szczegółów. Stopnie alarmowe są przede wszystkim sygnałem dla służb, żeby były gotowe do działania. System Bravo wprowadza się w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Oznacza to, że służby mają informacje o potencjalnym zagrożeniu, a w związku z tym administracja publiczna jest zobowiązana do zachowania szczególnej czujności. Pani zdaniem coś rzeczywiście się może wyjątkowo niebezpiecznego dziać, czy to jest raczej działanie prewencyjne związane z Nord Streamem i innymi historiami, na przykład naruszeniem naszej przestrzeni powietrznej przez Rosjan wczoraj? Bardziej bym to z tym wiązała, zwłaszcza po ataku jakimś terrorystycznym na Bałtyku. No to też cała ta infrastruktura jest realnie zagrożona. I jeżeli jest wojna u bram, to zagrożenie jest oczywiście większe. Natomiast nie chcę tutaj doszukiwać się też cynizmu, ale trudno się go nie doszukiwać po tym, jak patrzymy, co się dzieje w rządzie i wokół niego. I jak wyglądają te przepychanki takie właśnie pomiędzy poszczególnymi panami i frakcjami w samym gabinecie. Więc z jednej strony... Przekierowanie uwagi trochę, tak? Przekierowanie albo też próba skupienia uwagi i też pokazania jakiegoś takiego... próby zarządzania kryzysem, dlatego że to, coś robimy. To, co w ogóle nie wychodzi w tej chwili rządzącym, no to jest właśnie pokazanie zarządzania sytuacją kryzysową. Tego w ogóle nie mamy z tym praktycznie do czynienia. Jest chaos informacyjny, chaos w działaniu. Nie ma tego, czego powinniśmy oczekiwać i co powinno być. Jakie są możliwości działania w takiej sytuacji czy jeszcze w innej. Inną informację, którą też pani przed chwilą przytoczyła, no to jest właśnie próba wprowadzenia cen jakichś reglamentowanych, zamrożonych. A to chwila, moment, bo na razie o tym Bravo rozmawiałyśmy. Teraz informacja dla widzów. Rząd mrozi ceny prądu dla kolejnych grup. Premier mówi, że to jest super ważna wiadomość, tak to określił. Chodzi o częściowe zamrożenie cen prądu dla odbiorców wrażliwych i dla samorządów. Premier dodał, że zmieni się mechanizm kalkulacji cen, ale rząd planuje także kolejne dopłaty. Zapowiadane są również nowe taryfy dla małych i średnich przedsiębiorców. To jest bardzo ważna informacja, dlatego że jeżeli czytamy wyniki dotyczące gospodarki, nastrojów, zapowiedzi, tego co ostatnio przekazał również Bank Europejski, jakie są notowania na przyszły rok, no to wszystko wygląda źle albo bardzo źle. I to jest oczywiście na wypadek i tak na wypadek niepogarszającej się sytuacji z Rosją. Jeżeli ta sytuacja się pogorszy, no to tutaj każdy czarny scenariusz wtedy jest niestety możliwy, ale jakby to jest poza nami. Natomiast to, o czym właśnie powiedziałyśmy zdanie wcześniej, że rząd dopiero planuje, czyli najpierw jest na przykład wypowiedź ministra Sasina o dodatkowych podatkach, jest wypływ... Żeby wypowiedź? Tweet? Tweet, tak. No to wypowiedź pisemna w medium, niekoniecznie przez wszystkich obserwowanym, czytanym. I to, co się zadziało na giełdzie po jego tweecie, daje natychmiastowe efekty, prawda? No to teraz jest próba, to jednak będą zamrożone ceny, czy będzie dopłata. Z tymi dopłatami trzeba bardzo ostrożnie. Czyli gaszenie pożaru, które się samemu wywołało trochę. I ja nie jestem do końca przekonana, czy to jest gaszenie pożaru. Dlatego, że jeżeli są dopłaty, to są dodatkowe koszty. Wiemy, jak to wpływa na inflację. To są bardzo połączone naczynia. I ja mam wrażenie niestety dzisiaj, że to jest taki
takie latanie z tym wiadrem, ale niekoniecznie wiadomo, jak ograniczyć ten pożar i ograniczyć pole przede wszystkim, na którym się to rozlewa. Więc to jest sytuacja bardzo niebezpieczna i dodatkowo wczoraj jest mocna taka ofensywa ministra Sasina, który wiemy, w otwartym konflikcie już jest z premierem Morawieckim, no to dzisiaj rozumiem jest otwarta ofensywa premiera Morawieckiego. Co będzie z tego na koniec dnia? No znowu chaos. I do tego jeszcze podobno, do tej całej układanki ma dojść Marek Kuchciński. Ja nie wiem, czy pani słyszała, ale podobno od poniedziałku on ma objąć funkcję szefa kancelarii Mateusza Morawieckiego, z którym to Mateuszem Morawieckim też się nie za bardzo lubi, no bo wiadomo. Cóż za ufanie. Tak, prawda? No staram się być delikatna. Zakon PC z panem premierem, no tak nie do końca dobrze się rozumie. To jest przecież jawne granie na nosie Morawieckiemu przez Jarosława Kaczyńskiego. Do czego to pani zdaniem realnie tak naprawdę ma prowadzić? Tylko do permanentnych awantur i zarządzania konfliktem przez prezesa, czy jednak do takiego powolnego wypychania Morawieckiego z kancelarii? Znaczy moim zdaniem, no właśnie, czy z kancelarii, czy z urzędu, bo ja bym do tego dodała jeszcze informację, która była z zeszłego tygodnia, jeszcze nie jest potwierdzona na 100%, czyli że pomimo odwołania z szefa Michała Dworczyka pozostaje on... Tak, on cały czas... Tak, on cały czas... Ale czy on nadal będzie, jak będzie już Kuchciński, czy jeszcze, czy już go wtedy nie będzie? Czy będzie odsunięty na inne ważne stanowisko? No to pokazuje już absolutny taki... nie tylko właśnie z zakonu PC z Morawieckim, tylko ja to czytam w ten sposób, że ceną pozostawienia przez Mateusza Morawieckiego na funkcji premiera jest pozbawienie go jego najbliższych współpracowników, obsadzenie współpracownikami, do których a nie ma zaufania, nie są z jego frakcji ani z jego bajki. Mało tego, kopią pod nim dołki, widocznie doły, i to taki, w taki sposób niestety już otwarty. Więc ta marionetkowość premiera niestety się wzmacnia, nie osłabia. Co, biorąc pod uwagę sytuację, w jakiej jesteśmy, jest bardzo złym sygnałem dla nas wszystkich. Bo to nie jest tylko kwestia układanki na szczytach władzy, czy tylko w rządzie, czy prezes więcej powie, czy prezes mniej powie. No tylko to przekłada się na takie realne rządzenie i zarządzanie, no tak jak powiedziałam, w sytuacji bardzo poważnej i kryzysowej. I teraz, jeżeli dodatkowo jeszcze wzmocnienie pana Kuchcińskiego i wiemy, w jaki sposób przestał być marszałkiem Sejmu i dlaczego przestał być. No latał sobie za nasze, mówiąc znamy, no to żeby między tylko, innymi. Że właśnie, między innymi. I biorąc pod uwagę jego też zasoby do wypełnienia tej funkcji, no to myślę, że będzie bardziej śmieszno niż straszno. No niektórzy nazywają, że po prostu będzie uchem prezesa w kancelarii. Ale nawet, no może być tym uchem prezesa, tylko dobrze wiemy nawet po mailach Dworczyka, że to ucho można obejść różnymi sposobami i to się działo. I to w ogóle nie o to chodzi, tak? Chodzi o realne zarządzanie. Ale jakie plany ma związane z Mateuszem Morawieckim Jarosław Kaczyński? Czy pani umie na to pytanie dzisiaj odpowiedzieć? Myślę, że plany, które były, uległy daleko idącej modyfikacji, bo Mateusz Morawiecki sprawdził się w takim koncepcie twarzy właśnie bardziej europejskiej. Wszystko to, o czym mówiłyśmy wielokrotnie. Natomiast no, wiemy, że delfinem nie będzie, spadkobiercą nie będzie. Nie stworzył swojego wyraźnego zaplecza, albo zaplecze, które jest i frakcje, które są w Prawie i Sprawiedliwości, są silniejsze od samego Mateusza Morawieckiego. W moim przekonaniu Mateusz Morawiecki dzisiaj jest bardzo trudno usuwalny. Nie dlatego, że jest tak dobry czy genialny, tylko dlatego, że bardzo trudno jest znaleźć osobę, która połączy wszystkie frakcje przy stosunkowo niskich kosztach. Jeżeli Morawiecki zgodził się na powrót do rządu Kowalskiego, no to ministra Kowalskiego, premier Morawiecki, bo zaraz będą obrażone głosy. Tak samo jak jestem doktorem, a nie profesorem, to też dobrze, tak. Dobrze, dobrze. To widzimy, że ta jego pozycja no, jest pozycją czysto taką marionetkową. Tak? I więc jaki jest plan? Jeżeli wymiana miałaby nastąpić premiera Morawieckiego, no to miałoby to sens na ostatni prosty przed wyborami, tak, żeby powiedzieć, nie, to wszystko to, co złe, to on. To on. A nie my, tylko pytanie, kogo dać na tę nową twarz. No ale rozumiem, że
Nawet na krótkiej ławce chętni będą. Nie zabraknie, tak. Chociaż podobno bardzo mocno pani marszałek Elżbiecie Witek, Jarosław Kaczyński, marzenia przystrugał, mówiąc, że nie jest gotowa i nie ma odpowiedniego doświadczenia na tę funkcję. No, bo to jest prawda, aczkolwiek znamy inne panie premier, które też ani doświadczenia, ani zbytnich kompetencji do tego nie miały. Lepiej, gorzej dawały sobie radę. Natomiast pytanie, czy to tylko niedoskonałości samej pani marszałek, czy niemożność też stworzenia tej większości za. Bo moim zdaniem tu w tym jest też poważny problem. Pytanie jest, co zrobi Kukiz i jak też on będzie głosował. No podobno od dzisiaj już nie głosuje z Prawem i Sprawiedliwością. Tak, to już wielokrotnie słyszałyśmy i słyszeliśmy. Natomiast oni powiedzieli co innego, że jeżeli sędziowie pokoju nie zostaną przegłosowani, no to nie będą głosować. Więc rozumiem, że albo zostaną ci od Kukiza też pozyskani za coś innego. Coś się może wydarzyć. Tam. Zawsze targi można... Trwają. Tak, zapewne. Dobrze, to teraz kwestia związana z węglem. Marcin Horała powiedział, że rząd zasługuje na piątkę z minusem, jeżeli chodzi o ogarnianie sytuacji związanej ze sprowadzaniem i zabezpieczeniem węgla na zimę. Generalnie można odnieść wrażenie, że obóz władzy jest z siebie zadowolony i twierdzi, że wszystko jest w porządku, że wszystko jest zabezpieczone, że węgiel jest, węgiel będzie. No trzeba tylko po prostu te zakupy robić troszeczkę mniejsze ze względu na trudną sytuację. Czy pani zdaniem sprawa węgla to jest coś, co zedrze ostatecznie teflon z Prawa i Sprawiedliwości, czy nie? Myślę, że to nie jest tylko kwestia węgla, ale to jest kwestia i gazu, który prawdopodobnie będzie, pytanie za jaką cenę. I to są w ogóle kwestie ekonomiczne, prawda? Dlatego, że my mówimy o dużych sumach, o dużych w ogóle, czy samorządy, czy przewiozą, czy dowiozą. Trzeba się zastanowić i pochylić nad osobami, które już w tej chwili mają najciężej i są w grupie już teraz bardzo mocno dotkniętej kryzysem ekonomicznym, z jakim mamy do czynienia. Ja nie mówię w takim ścisłym znaczeniu kryzys ekonomiczny, ale to, co nas dotyka, tak? Więc czy to będą... To nie jest tylko kwestia ceny węgla. Dostępność raz, cena dwa i jak to się przekłada na chociażby na produkcję żywności, dostępność i tak dalej. Więc tutaj niestety obawiam się, a rząd rozdaje pieniądze bardzo szeroką ręką, czyli bez... I zapowiada kolejne dodatki. I niestety tak. Zapowiada kolejne dodatki, co będzie napędzało inflację i to powinny być, ta pomoc powinna być bardzo precyzyjnie dedykowana. Nie wszystkim, tylko tym najbardziej potrzebującym. I czy to zerwie? No moim zdaniem tak, że właśnie te kwestie ekonomiczne zawsze nas dotykają najbardziej i kwestie ekonomiczne we wszystkich społeczeństwach, to one są tym motorem posuwającym nas do demonstracji i do sprzeciwu. Zresztą to widać już w sondażach i oczywiście minister Horała może port budować komunikacyjny, ale to jest taka sama prawda jak z tym węglem. Wczorajsza decyzja Rady Polityki Pieniężnej o pozostawieniu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie. Pani zdaniem to jest przyznanie się do tego, że już RPP i Bank Centralny kompletnie stracili kontrolę nad inflacją? Czy to jest już sygnał po prostu, że no jakoś trzeba kompletnie nie przechlapać sobie sytuacji w gospodarstwach domowych u kredytobiorców, których w Polsce jest mnóstwo? Jedno nie wyklucza drugiego, dlatego że no, tutaj niestety ta niezależność banku jest daleko ograniczona, a zwłaszcza prezesa i to są niestety też tego skutki. Prawdopodobnie jednak powróci w którymś momencie, powinien powrócić do podnoszenia tych stóp, czy nam się to podoba, czy nie. Wiadomo, że nam się nie podoba. Mało kto nie ma w Polsce kredytu tak naprawdę jakiegoś, bo przecież to też dotyczy konsumpcyjnych kredytów. Natomiast myślę, że dzisiaj jest to zatrzymanie tego procesu spadkowego i próba uspokojenia nastrojów. Bo jeżeli patrzymy na sondaże dotyczące nastrojów, to one są złe albo bardzo złe. Jeżeli patrzymy na nastroje w gospodarce, są jeszcze gorsze. Tak, to rzeczywiście te badania takie są, a mogą być jeszcze gorsze, kiedy zostanie... No właśnie pytanie, czy będą gorsze, czy ludzie będą sobie zdawali sprawę z zagrożenia. Ja mam na myśli projekt ustawy o ochronie ludności.
On już tam majaczy od kilku miesięcy na horyzoncie, ale wiemy, że trafił już do laski marszałkowskiej i że w najbliższym czasie prawdopodobnie Sejm się tym projektem zajmie. I oczywiście jest to ustawa, bo ja przebrnęłam przez nią wczoraj, no nie jakoś bardzo dokładnie, no ale ona jest bardzo szeroka, szczegółowych rzeczy dotyczy, jest to gigantyczny materiał. Natomiast klucz tego materiału według mnie, i nie tylko mnie rzecz jasna, ale przede wszystkim konstytucjonalistów, polega na tym, że mamy pomysł wprowadzania tych dwóch kolejnych stanów nadzwyczajnych, czyli stanu pogotowia i stanu zagrożenia, który to może wprowadzić premier, minister spraw wewnętrznych i administracji i wojewoda. I jeżeli mamy prezydenta miasta, dajmy przykładowo Rafała Trzaskowskiego, który powie, no zaraz, my nie będziemy wprowadzać takiego stanu, bo nie ma takiej potrzeby, no to rząd może właściwie swoją wyłącznie decyzją usunąć na razie Trzaskowskiego na boczny tor, wstawić swojego komisarza na czas trwania tego stanu. Tylko nie wiadomo, ile on będzie trwał. Czyli to jest, no właśnie, zamach stanu, bo niektórzy tak to określają. Czy to jest za daleko postawiona teza? Znaczy to jest... Znaczy, jakie to jest niebezpieczeństwo? Znaczy... Ja nie wiem, czy my sobie do końca zdajemy sprawę, jak dalekie to jest niebezpieczeństwo dla nas, obywateli. Ja nie mówię tylko o przejmowaniu władzy, ale o ograniczaniu podstawowych, takich fundamentalnych praw obywatelskich, właściwie decyzją władzy bez żadnej kontroli. I to, co jest najgorsze, że tu nie ma żadnych przewidzianych, żadnych zabezpieczeń, takich właśnie bezpieczników kontrolujących ten stan. I teraz, biorąc pod uwagę to, co Prawo i Sprawiedliwość mówi o wyborach, na razie samorządowych, ale już korpusy pilnujące, zmiana sposobu przeliczania głosów, najlepiej zmiana, w ogóle przeniesienie terminu wyborów i tak dalej, i tak dalej. Do tego dochodzą stany dziwne i różne. To powiem szczerze, że czuję daleko idący niepokój, mówiąc eufemistycznie, jak chciała być pani łagodna, tak? Pytanie, czy zostanie to faktycznie przegłosowane przez Kukiza, dlatego że wtedy, znaczy przy pomocy Kukiza, dlatego że wtedy nie ma już żadnych barier, nie ma żadnych granic i można sobie wyobrazić sytuację wyłączania poszczególnych terenów, tak, czy ograniczania. Jeżeli do tego patrzymy na to, co się dzieje w ogóle z samorządem, co władza chce zrobić, jaką recentralizację, jakiej recentralizacji dokonuje, no to jest to odwrócenie takich fundamentów państwa demokratycznego. Bo to może mieć wpływ na wybory na przykład. Ależ oczywiście. Zdajemy sobie z tego sprawę, ależ prawda? Oczywiście. Jeżeli ma to wpływ na wybory, no ma to wpływ również na nasze podstawowe prawa. No zobaczmy, co się stało na przykład przy granicy z Białorusią. Jak obywatele tam zostali odcięci właściwie nawet od możliwości zarobkowania, tak? Czy poszły za tym rekompensaty, czy nie? W jakim stanie żyją? My już o tym dzisiaj nie rozmawiamy, mówimy, tak? No dobrze, tylko co jeżeli ta ustawa przejdzie? Nie umiem pani odpowiedzieć na pytanie, co jeżeli ona przejdzie, dlatego że to jest rząd, który nie przestrzega prawa w żaden sposób. Tak? Czy to są wyroki Trybunału, czy to są wyroki sądów europejskich. Nie jest to przestrzegane, czyli no, co w momencie, jeżeli to przejdzie. Jedyne, co możemy robić, no to musimy i powinniśmy głośno o tym mówić, apelować, protestować, wywierać również nacisk następnie na prezydenta, żeby nie podpisywał takiej ustawy. No bo wtedy to naprawdę, no, podstawą państwa jest obywatel, tak? To państwo jest dla obywatela, a nie obywatel dla państwa. Obywatel piszczyk, obawiam się coraz bardziej. Pani doktor, jeszcze jedna kwestia dotycząca ministra Budy. Ministra Budy, który przyznał wprost, że brak pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy działa na korzyść Prawa i Sprawiedliwości, bo ułatwi wygranie wyborów. Nie, wie pani, to co panowie ministrowie często mówią w przestrzeni publicznej, nie nad wszystkim musimy się pochylać. Ja słyszałam... Nie, ale to jest, tak, moim zdaniem, bardzo istotne, bo to pokazuje clue całej tej sytuacji. Nie. Wyjaśnia, dlaczego my tych pieniędzy, o nie się nie staramy w tej chwili, dlaczego nawet wniosek o nie nie został złożony. Ja trochę inaczej to czytam. Ja to czytam w połączeniu na przykład z tym, co się mówi o Niemczech, tak? Że Niemcy jak chcą nam dokopać, a często chcą, jak powiedział prezes, no to robią to przez Unię Europejską. Czyli Unia Europejska jest zła, bo tak naprawdę głównym sterującym Unią są Niemcy, a Niemcy nas nie lubią, więc wiadomo, że my niczego nie uzyskamy. Czyli to nie jest nasza wina, tylko to jest wina generalnie Niemców, mówiąc w krótkim przekazie.
Minister Buda powiedział to po wyborach we Włoszech, tylko zapomniał chyba, że Włochy korzystają z KPO i odbudowują z KPO. Jeżeli oni uważają, że brak KPO przyczyni się do wygrania, bo będziemy tacy silni to i zamknięci w sobie, prawda, i tylko my, to znaczy, że żyją w tak zamkniętej własnej bańce, również informacyjnej, że nie widzą rzeczywistości, bo brak KPO również odbija się na wyborcach Prawa i Sprawiedliwości i ten brak tych pieniędzy jest coraz bardziej dotkliwy. I można dodrukowywać pieniądze, można wrzucać więcej pieniędzy na rynek, ale to nie zmienia faktu, że jest źle, a będzie jeszcze gorzej, niestety, tak? I to też musimy sobie zdać z tego sprawę. I przeciętny obywatel widzi, jak to wygląda i jakie są konsekwencje braku działania i pieniędzy. Bo jedno niestety wiąże się z drugim. Więc ja tę wypowiedź nie traktuję jako taki zamysł i taki głęboki plan, tylko taką... No są w psychologii i w socjologii znane takie zjawiska. Dlaczego powtarzasz pewne frazy i pewne prawdy, jak wypierasz rzeczywistość i fakty. To na koniec jeszcze dwa zdania o opozycji. Od samego początku naszego spotkania, które trwa już 20 minut ponad, mówimy o poszczególnych ruchach, projektach, planach obozu władzy, które mogą być dla wielu kontrowersyjne lub też nieakceptowalne, lub też po prostu zagrażać demokracji. Czy pani zdaniem opozycja wykorzystuje te wszystkie elementy, o których my mówimy? Czy opozycja mówi o tym w sposób wystarczający? Czy jest w tej sprawie wystarczająco aktywna? Ja sobie nie przypominam, żeby ktoś bił na alarm w sprawie ustawy ochrony ludności w sposób, który jest w stanie przebić się do szerszej opinii publicznej. Ja bym odwróciła pytanie, co to znaczy dzisiaj przebić się do szerszej opinii publicznej? Bo proszę zwrócić uwagę, komukolwiek że... nie mówiłam o tej ustawie o ochronie ludności od wczoraj, wszyscy mówili, co? Jak to? Nie, czy nie słyszałem o tym? No nie. Naprawdę, no to być może akurat miałam pecha, ale nie wiem jak nasi widzowie. To znaczy, ja bym powiedziała w ten sposób. Jeżeli Jarosław Kaczyński gdziekolwiek jedzie i powie największą głupotę, to albo przez memy, albo przez informacje trafia to do szerokiego odbiorcy i jest to jeden z głównych przekazów we wszystkich informacjach, jakie są. Czy ma to sens, czy nie ma to sensu, prawda? Mało kto z nas już potem słucha analizy takiej pogłębionej. Mhm. Natomiast opozycja, w moim przekonaniu, naprawdę wszystkie ugrupowania opozycyjne są bardzo aktywne. Mhm. Naprawdę jeżdżą po Polsce, spotykają się, rozmawiają. Pracują u podstaw, jak to się mówi. Naprawdę pracują u podstaw i to jest intensywne. Ale to jest daleko posunięta dywersyfikacja. W związku z tym, jeżeli skupimy się na jednym, no to powiemy, no tak, robią, mówią, ale proszę zobaczyć. 20 minut mówimy o rządzie i 2 minuty jest na opozycję, co robią i jak robią. Czy jest to wystarczająco słyszalne? Ja bym powiedziała tak. Czy chcemy więcej? Tak. Czy powinno być głośniej naszym zdaniem? Tak. Ale znowu zależy do którego medium i jak to się przebija. My mamy inny problem jako Polacy. Sposoby poszukiwania informacji, sposoby weryfikowania tychże informacji. I tutaj te kanały są w moim przekonaniu niewystarczające. Natomiast i o ustawie, o której pani wspomniała, i społeczeństwo, przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego od dawna o tym mówimy i politycy też o tym mówią. Czy wystarczająco? Nie wiem. To pytanie pozostaje na razie nie bez odpowiedzi. Albo byłoby fajnie w sumie, gdyby państwo sobie odpowiedzieli na pytanie, czy w sposób wystarczający. Pani doktor, bardzo dziękuję. Doktor Anna Materska-Sosnowska, Uniwersytet Warszawski. Tą rozmową kończymy dzisiejsze wydanie. Oczywiście wracamy do państwa jutro o godzinie 9. Kłaniamy się. Bardzo państwu dziękujemy za obecność. Bez państwa by nas nie było. Oczywista oczywistość, cytując klasyka. Jutro o 9 jesteśmy z powrotem. Kamila Biedrzycka, Michał Kozłowski, cała ekipa mówi do jutra.